Pixar w pudełku. Badaliśmy krzywę Beziera pod względem geometrycznym. Pora na algebrę. Zacznijmy od trzech punktów kontrolnych. Jak wcześniej, wyznaczamy punkt Q metodą interpolacji liniowej. To średnia ważona na odcinku AB. Algebraicznie, Q można zapisać jako Q równa się 1 T razy A plus T razy B. Teraz wyznaczamy punkt R na odcinku BC. Można go wyrazić tak. R równa się 1 minus t razy B plus t razy C. Wreszcie łączymy Q i R i robimy ostatnią interpolację liniową, by uzyskać P, nasz punkt na krzywej. P równa się 1 minus t razy q plus t razy r. Jak widać, jest to równanie pierwszego stopnia. W dwóch poprzednich równaniach też jest t. Podstawmy je więc do trzeciego, by uzyskać jedno wyrażenie. Mnożąc i grupując elementy, mogę zapisać p. p równa się 1 minus t do kwadratu razy a plus 2t razy 1 minus t razy b plus t kwadrat c. Kwadraty pokazują nam, że p to wielomian drugiego stopnia. Ciekawe, trzy punkty kontrolne dają nam wielomian drugiego stopnia. To ma sens, bo przeprowadziliśmy dwa etapy interpolacji liniowej. W pierwszym obliczyliśmy Q i R, a w drugim P. Co się stanie ze stopniem wielomianu, gdy weźmiemy cztery punkty kontrolne? Zgadniecie? W pierwszym etapie obliczam trzy punkty przy użyciu interpolacji liniowej. W drugim obliczam dwa punkty, a w trzecim jeden. Ponieważ mam trzy etapy, uzyskam krzywą trzeciego stopnia, czyli cztery punkty kontrolne dają krzywą trzeciego stopnia. Można uogólnić algorytm de Casteljona na pięć, sześć, dowolną liczbę punktów kontrolnych. Zasada jest taka, że gdy mamy n punktów, uzyskamy wielomian stopnia n-1. Elegancko. Gratuluję ukończenia lekcji. Jeśli macie odwagę, spróbujcie swoich sił w zadaniu dodatkowym.